witam serdecznie w moim mini muzeum motoryzacji i no, chciałbym parę słów tu powiedzieć o tych samochodach, które tutaj Państwo widzicie. Stoimy tu przed samochodami, które były w Państwowych Zakładach Inżynierii we Warszawie montowane i produkowane. Są wszystko to polskie Fiaty. I od mojej lewej rączki jest tutaj Fiat Topolino, Fiat 508 tak zwany Junak i na końcu Fiat 518. Bardzo ciekawy samochód, to jest taka limuzyna, którą kiedyś poruszali się, ja mówię, fabrykanci, którzy byli wożeni przez kierowcę osobno. Bardzo dużo miejsca, welurowate wyposażenie tego pojazdu. I zainteresowanie tymi samochodami jest. Bardzo ciekawe, te samochody też nie posiadają bagażników, ale kufry. Kufry, które kiedyś tu te samochody posiadały. Tak samo tutaj przy Fiacie 508, tak samo koła zapasowe też były, jak nie było bagażnika, było z tyłu montowane. I teraz chciałem tylko parę jeszcze słów powiedzieć o tych dwóch ciekawych samochodach, które tu stoją. One są bardzo podobne. To są Fiaty 508, jak ja powiedziałem na wstępie, montowane i produkowane. O co tu chodzi? Jest 32 rok, Polska zakupuje licencję na Fiata i jest obowiązek montażu tego przez 3 lata na częściach włoskich. Po prostu z Włoch wprowadzają części, przygotowują się do produkcji na polskich częściach. I tu jak widzimy, jest 35 rok się kończy, jest już produkowany na polskich częściach. I to jest bardzo ciekawy, bo to jest polski Fiat właśnie produkowany na polskich częściach. Jest tu silnik Państwowych Zakładów Inżynierii, elektryka, to znaczy się migacze, lampy zakładu pana Marciniaka i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy z kolei 500 Topolino, tak zwany samochód, notabene 500-ki Fiaty do dzisiaj są produkowane, nie w tej wersji, ale są produkowane. To jest ta protoplasta, jakby powiedzieć, tych 500-ki. On był montowany, nie doczekał się produkcji, nie jakby powiedzieć, bo wybucha wojna. Teraz przechodzimy do dalszej części. Tu samochody mamy niemieckie, jest to BMW 315 Sport, pierwsze roadstery, sportowe samochody firmy BMW. Bardzo ciekawy samochód, bardzo szybki, no, jego cała obudowa, wszystko aluminium, można dzisiaj dotykać, pukać po tym, nie jak dzisiejsze blachy, nie krytykując. Bardzo ciekawy trzygaźnikowy silnik, który no, do większej mocy zastosowano trzygaźniki, które to Państwo widzicie. Przechodzimy tutaj, mamy motocykl BMW R5 i bardzo zacny samochód, który tutaj za chwilę obejrzymy, to jest Mercedes 230 Cabrio. Limuzyna, którą należąc do klubu zabytkowych Mercedesów, co roku uczestniczymy w innym mieście, bo takie są zasady. W tym roku będziemy dosyć blisko, bo w Koninie. Ulubiony samochód małżonki, którym się poruszamy. No i kto też prowadzi najczęściej? No, małżonka jako pilot zasadniczo i ja prowadzę. No bardzo, bardzo ciekawy też samochód, który był w posiadaniu oficera niemieckiego. Później oficerowie amerykańscy przejęli po wojnie ten samochód, użytkowali go. Tam z tyłu widzimy też takie gadżety, które są na tylnym siedzeniu. Podczas konkursu elegancji czy przejażdżki z małżonką się odpowiednio ubieramy do lat 30. Tutaj jest parasoleczka i kapelusz mój i takie rekwizyty, które są. Wchodzimy teraz do sekcji takiej amerykańskiej, ja to pozywam. Widzimy tutaj na samym naszym wejściu bardzo ciekawy samochód. Samochód Cort 810, nie mylić z Fordem, tylko Cort, pisany przez C. Jest to samochód nazywany samochodem wyprzedzającym epokę. Dlaczego wyprzedzającym epokę? Dlatego, że jest to jeden z pierwszych samochodów amerykańskich z przednim napędem, z niezależnym zawieszeniem. Możemy tu mnożyć nowości. Tylnia oś od przedniej jest szersza, co do dzisiaj się buduje w ten sposób samochody sportowe. Potężny V8 silnik, 5-litrowy.
Proszę zwrócić uwagę, siedzi się tutaj jak w samolocie, bo odzwierciedlono kokpit samolotu. Bardzo ciekawie i bardzo ciekawa skrzynia biegów, tak zwana skrzynia preselekcyjna. Właśnie ten bryloczek, który tu jest, służy do zmiany biegów. No, włączamy jedynkę do góry, dwójeczkę na dół i tak dalej, i tak dalej. Pełna gama wskaźników jak na lata 30. Jest to pierwszy samochód na świecie z radiem. Ona oczywiście nie funkcjonuje dzisiaj na tych falach, ale szumi, ale jest. No i bardzo, bardzo ciekawe. Dużo emocji budzi ta sama sylwetka. Jest to prawdopodobnie też jedyny w kraju. Lampy są tutaj podczas jazdy, jak jest ciemno. Prawe i lewe uruchamiamy. Ja pozwolę sobie tutaj pokazać, w jaki sposób to działa. Samochody, uzyskując tablice tak zwane żółte, przegląd techniczny mają dozgonny. Jeden raz, ale ja osobiście takie przeglądy robię tu sobie, a zwłaszcza przed sezonem, no bo sezon u nas się zaczyna, jakby powiedzieć, od maja do września i te samochody są specjalnie przygotowane, wymiana oleju, no sprawdzanie, no i bo mało tego, ja zawsze mówię, że te samochody, to głupio zabrzmi, może dziwnie, nie posiadają hamulców, są spowalniacze tylko. To wszystko to technicznie trzeba bardzo dużo przygotować, bo poruszamy się, no niestety, ale w ruchu, w którym no, też dbamy o swoje bezpieczeństwo, nie? Będąc na drodze, jadąc takim autem, czy spotyka się pan z wyrazami jakiejś sympatii, pozdrowienia? Oj, to jest bardzo, bardzo miłe właśnie. No, nie wspomnę, że na skrzyżowaniach w spodporządkowanej wszyscy wpuszczają nas, nie? Na rondach wszyscy nas wpuszczają. No, nie zdarza się to współczesnym. Trudno nieraz wjechać z podporządkowanej drogi na głowę. Tymi samochodami nie mamy problemu. No, ludzie bardzo kiwają, no, zdjęcia robią. No, fantastyczne. No, bardzo się cieszymy, że jednocześnie ktoś się cieszy i my też dajemy tą radość tym ludziom, że mogą to obejrzeć, zobaczyć. Te samochody właśnie tak to mówiliśmy, mają coś w sobie, my to pozywamy, że mają taką duszę. Ta ceremonia odpalenia tego samochodu to nie tak, dzisiaj we współczesnym naciskamy guzik, tylko odpowiednio musimy każdy gaźnik nieraz przelać, musimy dźwignię sania pociągnąć, dźwignię opóźnionego zapłonu w odpowiednim momencie. Jak usłyszymy już, że ten samochód zaczyna nabierać obrotów, no to wtedy musimy pozamykać, żeby nie zalał nam się, my to mówimy popularnie. Bardzo ciekawa anegdota, znowu jestem na Kubie i tam mi zaświtało, widząc te wszystkie amerykańskie samochody, które właściwie braku części, one wszystkie jeździły. I to, co najważniejsze, bardzo najśmieszniejsze i bardzo fajne, co uważam, że Kubańczycy, tak pokrótce nieraz powiem, że są najlepszymi mechanikami na świecie, bo co, zaglądając pod maskę, zamiast silnika amerykańskiego czy gaźnika widać, że tam jest coś od Ziła, od Moskwicza, od polskiego Fiata. Potrafili to wszystko no, uruchamiać, zastępować tymi częściami i to wszystko jeździ. No i wtedy sobie wymyśliłem, o, zaświtało mi, kupię sobie samochodziki jakieś tam. Czy zamierza pan poprzestać na tych sztukach, co pan ma? Tak, raczej tak. To już jest definitywnie powiedziane, że te 10 samochodów mam. Dlaczego może w ten sposób? Apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to mówią, jest to taki narkotyk. Ale ja chcę te samochody mieć wszystkie, te 10, które posiadam, użytkować, to jest, a to jest duży jednak wysiłek, żeby to wszystko działało.